Kuopio leży praktycznie w środku Finlandii. Jest stolicą regionu, 80 parę tysięcy mieszkańców. I na samym środku głównego placu, który zresztą nazywa się Targowym, znajduje się hala. Mięsko i tego typu. Zaraz zobaczę. No, mniej więcej tak jak w Polsce. Tylko, że jak popatrzy się na ceny, to co u nas jest w złotówkach, tutaj jest w euro. No i nie ma zbyt dużo wędlin. Tutaj przychodzi się również po to, żeby zjeść. Fińskie słodkości prezentują się całkiem słodko, powiedziałbym. Ten główny budynek, ten pomarańczowy na wprost, to siedziba władz. Powiedziałbym tak jak u nas, tylko że jabłka w przeliczeniu jakieś 13 zł. Muzyka wikingów. Choć te obrazki na to nie wskazują. A wszystko przy deptaku, który prowadzi również na plac targowy. W centrum miasta mniej więcej co druga ulica jest deptakiem, gdzie dopuszczają ruch pieszy, rowerowy i wjazd tylko mieszkańców. Katedra należy do kościoła ewangelickiego luterańskiego. Stąd między innymi nie ma prawie w ogóle ozdób. W pobliżu parku znajduje się kościółek Kościoła Ortodoksyjnego Prawosławnego. Jadąc przez Karelię, tą rosyjską, czasami czułem się jak jadąc drogą przez las pierwotny. A tutaj, no, poza miastem niewiele to się różni od tego, co w tej chwili możesz obejrzeć. Jeziora, jeziorka, przesmyki, małe fiordy, zatoczki. I możesz popływać dość daleko i prawie z każdej strony. Tego prawdziwka gdzieś tak 10 cm ma średnicę kapelusza. Znalazłem w parku. Sądzę, że Finowie nie zbierają wszystkich grzybów. Jeżeli na grzyby, to do parku. Do parku w Finlandii. We wrześniu. Tak się nazywa tutejsza Main Street.
plac centralny. A tak prawdę mówiąc, to już prawie krąg polarny, a dokładnie jest do niego 8 km. Jutro wybieram się do tego miejsca. Znajduje się tam również wioska Świętego Mikołaja. Mają tutaj, a jakże, hotel Świętego Mikołaja. I oczywiście, gdzie w Finlandii nie spojrzysz, tam jest woda. Jest to kraj wielkości mniej więcej Polski, ale mają prawie 180 tysięcy jezior. Mam jeszcze szansę zobaczyć ją dzisiaj lub jutro w nocy. Właśnie coś takiego. To zielonkawy na niebie, bardzo proszę. Uminki. Dotarłem. Z miasta przyjeżdża się tutaj autobusem. O, tym autobusem, który właśnie tam odjeżdża. Numer 8. Kosztuje 3,5 euro. Tylko 8 km. Wioska Świętego Mikołaja znajduje się na kręgu polarnym. I jakbyś nie wierzył, że grzybów jest tutaj pełno, no to przy wejściu do wioski masz również prawdziwka. Oczywiście cały ten interes to przede wszystkim sklepiki. Sklepiki, pamiątki i cały ten turystyczny blichtr. To nazywają domem Świętego Mikołaja. Dzisiaj w wiosce jest plus 12. No i ciągle są te wspaniałe kolory złotej jesieni. Zabawa z linią trwa cały czas. Wszelkiego rodzaju zdjęcia. Ale także drogowskaz. Drogowskaz, jak stąd jest daleko. Do bieguna północnego 2648 km. Do Berlina 1789, do Tokio chyba najdalej stąd 7360. Do Pekinu 6800. Ale Londyn już tylko 2260. Z uwagi na dużą ilość turystów ze skośnymi oczyma umieszczono sporo nas z Dalekiego Wschodu. Tutaj Singapur. Ulubione jedzonko Mikołaja. Oczywiście salmon. Czyli rybka z czerwonym mięsem. Lubi łososia. Przynajmniej lubią w tym sklepie. Najbardziej podoba mi się tutaj restauracja Trzech Elfów.
Kemi na dworcu autobusowym, to w pobliżu granicy ze Szwecją, czekałem trochę. Niedaleko. Początek dopiero jesieni tutaj. Podczas dewrowaniemi już było bardzo kolorowo, ale zauważyłem ciekawostkę. Spójrz na tą drabinę na komin. Panie kominiarzu, chcesz wejść? To się wdrapuj po drabinie, od dołu na górę.